Drugi oddział ZUS w Łodzi Dzień Seniora organizuje 16 października i warto tego dnia przyjść do ZUS, gdzie oprócz doradców emerytalnych na klientów będą czekali także przedstawiciele innych instytucji. W siedzibie oddziału przy ulicy Klińskiego 7/11 w Zduńskiej Woli oraz w Inspektoracie ZUS w Sieradzu przy ulicy Piłsudskiego 8 w ramach Dnia Seniora zapraszamy klientów od godziny 10 do 13. W tym czasie na sali obsługi klientów na seniorów czekać będą doradcy emerytalni ZUS, którzy udzielą wszelkich informacji na temat posiadanej emerytury, ale także na temat emerytury, na którą dopiero chcemy się wybrać. Osoby, które zastanawiają się już nad przejściem na emeryturę i mają obliczony kapitał początkowy, będą mogły dowiedzieć się od doradcy, jaka jest ich prognozowana wysokość emerytury w chwili, kiedy osiągną wiek emerytalny, albo w późniejszym wskazanym przez nich momencie, jako chwila przejścia na emeryturę. Doradcy odpowiedzą też na pytania z zakresu świadczeń uzupełniających dla osób z niesamodzielnością. Na sali dyżurować będą także przedstawiciele policji, którzy będą mówili o tym, jak uchronić się przed oszustami i dbać o własne bezpieczeństwo, a na sali obsługi klientów w Zduńskiej Woli dodatkowo spotka się z nami powiatowy rzecznik konsumenta, który zwrócił uwagę, jak bronić się na przykład przed niechcianymi zakupami. Zapraszamy.